Bartosz przestał zostawiać telefon, gdzie popadnie. Od soboty właściwie się z nim nie rozstaje. Zabiera go ze sobą nawet do łazienki. Bartek? Tak? Właśnie miałam po ciebie iść. Pozwól do mnie na chwilkę. Okej. Coś się stało? Coś nabroiłem? I to jeszcze jak. Wysłałam ci w sobotę SMS-a, a ty mnie nie odpisałeś. No ale ja... Nieładnie. Słuchaj, zadałam ci bardzo ważne pytanie, a ty mnie kompletnie olałeś. Musiałam sobie radzić sama. Chodzi o to, że ja odczytałam tego SMS-a dopiero przed snem, a ty pewnie już byłaś na wieczorze panieńskim i nie chciałam ci przeszkadzać. Ale możesz do mnie pisać i dzwonić o każdej porze. Nawet w środku nocy. No okej. Okay. A jak było na imprezie? Super. Poznałam nawet takiego jednego przystojniaka i nie chciał się ode mnie odczepić. A co? Jesteś zazdrosny? A czemu miałbym być? Bo widzę, jak na mnie patrzysz. Masz na mnie ochotę, prawda?